żołnierze w karetkach. Wojewoda poprosił o wsparcie protestratowników medycznych. Wojewoda mazowiecki prosi o wsparcie wojska. W związku z protestem w pogotowiu ratunkowym, wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił się do MON z prośbą o oddelegowanie żołnierzy z kwalifikacjami ratownika medycznego lub pielęgniarki. Wojsko ma zapewnić obsadę w 40 zespołach ratownictwa medycznego od 2 do 16 września. Jak podkreślono w komunikacie, są to działania mające na celu zabezpieczenie zdrowia i życia mieszkańców. Służby wojewody, jak zapewniono w przesłanym komunikacie, w związku z protestem monitorują gotowość zespołów ratownictwa medycznego z eterem i podejmują działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego. Nie wyjechało kilkadziesiąt karetek w piątek do pacjentów na Mazowszu, nie wyjechały 43 na 202 zakontraktowanych zespołów, z czego w samej Warszawie 38 z 80. W informacji podkreślono, że to Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Meditrans, SPZOS w Warszawie jest dysponentem zespołów i że jest zobowiązana do udzielania świadczeń zgodnie z umową. Wojewoda nie jest stroną protestu. W pierwszej kolejności działania powinien podjąć Meditrans, który zobowiązany jest nawiązać dialog ze swoimi pracownikami. Z informacji Urzędu Wojewódzkiego wynika, że postulaty pracowników są skierowane do Meditransu, napisano w komunikacie. Jak zaznaczono w informacji, niezależnie od tego, w przypadku dalszego niewywiązywania się przez dysponenta Meditrans z zobowiązań, wojewoda będzie podejmował działania mające na celu zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców. W środę Radziwiłł zwrócił się do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o przedstawienie informacji, jakie kroki zostały podjęte w celu uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków protestu lub jego zażegnania. Jak wskazano w informacji, Meditrans jest samodzielną jednostką samorządu województwa. Mają pomóc żołnierze z kwalifikacjami ratownika, ponadto wojewoda mazowiecki zwrócił się do ministra obrony narodowej z prośbą o oddelegowanie żołnierzy Wojska Polskiego posiadających kwalifikacje ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, wynikające z przepisów ustawy z 8 września 2006 rok. O państwowym ratownictwie medycznym, do zapewnienia obsady dyżurowej w 40 zespołach ratownictwa medycznego w terminie od 2 do 16 września bieżący rok. Z możliwością przedłużenia do 30 września, poinformował zespół prasowy. W informacji zapewniono, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki podejmuje działania, aby świadczenia były udzielane mieszkańcom bez zakłóceń. Pomimo braków w zespołach, zrealizowano wszystkie wezwania. W żadnym przypadku nie oczekiwano na wolne zespoły. W związku z absencją personelu, działania z eterem zabezpieczały załogi z innych rejonów. Każde zgłoszenie niezwłocznie przekazywane jest do jednostek ratowniczych celem realizacji, wskazano. Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w razie potrzeby dokonuje odpowiedniego rozmieszczenia zespołów tak, aby w każdym miejscu zabezpieczyć świadczenia. W realizacji świadczeń uczestniczą też zespoły współpracujące z państwowym systemem ratownictwa, poinformowano w komunikacie. Wojewoda Radziwiłł apeluje też do ratowników, aby, jak zaznaczono, nie protestowali w sposób zagrażający zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Przypomina, że zgodnie z artykułem 30. Kodeksu etyki zawodowej ratownika medycznego, ratownik medyczny uczestniczący w zorganizowanej formie protestu nie jest zwolniony od obowiązku udzielania pomocy, o ile nieudzielenie tej pomocy może narazić pacjenta na utratę życia lub pogorszenie stanu zdrowia, dodano w komunikacie.